technicznym gronie się tutaj zebraliście. Ja jestem Kuba Wójcik, jestem redaktorem naczelnym portalu IndieWare, teraz jestem odpowiedzialny za pierwszą polską paczkę Games Age. No i właśnie w dniu dzisiejszym porozmawiamy o tym, czy to był sukces, czy porażka. Zacznijmy przede wszystkim od historii pierwszej polskiej paczki. Jak tutaj widzicie na załączonym slajdzie, no to są koncepcje, logo, jakie miało być. Sami widzicie, że naprawdę ewoluowało do tego w prawym górnym rogu. Na początku to były naprawdę takie bardziej komiksowe twory, potem cały czas to się przeobrażało w coś fajniejszego. No i w końcu doszliśmy do tego, jak akurat teraz to logo wygląda. Mam nadzieję, że ono się utrzyma przez cały czas, nie będziemy z nim już kombinowali. Ale jak to wszystko się zaczęło? W zeszłym roku rozpoczęliśmy działalność naszego portalu, no i od początku wiedziałem, że coś trzeba zrobić na polskim rynku gier niezależnych, aby się wybić, tak? Był na początku portal, dodatkowo startowały również inne inicjatywy, które w przeciągu pół roku bądź jeszcze krótszym czasie przepadały. My niestety mieliśmy za słaby zespół, żeby samodzielnie zrobić taką paczkę. Również nie mieliśmy założonej własnej firmy, no co było głównym powodem do tego, że taka paczka po prostu nie mogła powstać ze względów organizacyjnych oraz logistycznych. Ja akurat w czerwcu tego roku napisałem pierwszego maila do ekipy związanej z Music Rage oraz Comics Rage w tym momencie. Wcześniej to jeszcze było Books Rage, także oni wiedzieli doskonale, jak z taką paczką wystartować. Ja miałem pomysł, co chcę, żeby w tej paczce było przede wszystkim. Wiadomo, Wielkiej Ameryki nie odkryłem, bo wiadomo, to jest klon Humble Bundle i innych wszystkich paczek. Jednak przede wszystkim chciałem się postarać, żeby nas coś wyróżniało. No i doszliśmy do wniosku, że nasza paczka będzie związana typowo z naszym krajem. To znaczy gry, które będą w pierwszej paczce, będą stworzone przez polskich autorów, a w każdej kolejnej, która będzie powstawała, może nie to, że akurat gry będą stworzone tylko i wyłącznie przez Polaków, ale w jakimś sensie będą związane z naszym krajem. No i w czerwcu tego roku spotkałem się akurat w Warszawie na spotkaniu z chłopakami. Udało nam się ustalić wszystkie szczegóły. No wiadomo, od czerwca minęło troszeczkę czasu do startu paczki. Przede wszystkim musieliśmy się skontaktować z twórcami, to było najważniejsze. Staraliśmy się również dobrać twórców niezależnych, którzy czymś się wyróżniali, tak? Również pisaliśmy do tych większych studiów, tak? Tam została podana informacja przeze mnie, że również pisaliśmy o Wiedźmina do CD Projektu, niestety akurat tam. Dostaliśmy odmowę, mam nadzieję, że jeszcze wkrótce kiedyś to się uda. Mogę też zdradzić szczegóły, że w pierwszej paczce miał być Hard Reset od Flying Wild Hog, to miał być główny tytuł. No oraz oczywiście miał być tytuły 11 Bit Studios, ale w tym czasie, kiedy akurat wystartowaliśmy, 11 Bit Studios wrzuciło swoje wszystkie gry do paczki Humble Bundle, dlatego zdecydowaliśmy się, że no niestety w tej paczce zrezygnujemy z gier Anomalii. Oraz niestety nie dogadaliśmy się z Arturem, ponieważ jego gra była tylko i wyłącznie dostępna na Steama. Ja dostałem z góry informację, że produkcje, które mają się znaleźć w paczce, muszą być przede wszystkim Derem Prit. Ja niestety się z tym nie zgadzałem. Wiedziałem, że jeżeli na przykład będą gry tylko i wyłącznie dostępne na Steama, no to będzie większa popularność. Kolejnym takim problemem był wybór bonusowej produkcji. Na początku takim bonusem miała być gra stworzona przez Michała, czyli King Arthur's Gold. No niestety akurat tydzień wcześniej Michał wrzucił swoją grę do paczki też jednej i zdecydowaliśmy się, że no niestety musimy z tego zrezygnować. Teraz patrząc z kwestii czasu, wydaje nam się, że to był błąd, ponieważ tak zdecydowanie pociągnął tą paczkę do góry, zwłaszcza, że teraz się również dostanie na Steama. Gdybyśmy dali informację od razu, że te klucze będą również na Steamie, no to na pewno więcej osób by się zdecydowało na zakup paczki. Tutaj macie kolejny punkt, długość tworzenia strony. Z tym też były bardzo duże problemy, ponieważ akurat moje tutaj przewidywania niestety nie zostały w odpowiedni sposób wykonane. To znaczy tutaj siedzi Robert i on wie doskonale, jak to było. Kontakt tutaj z organizatorami o strony logistycznej był może fajny. Na Facebooku cały czas mieliśmy rozmowy, ale był ciężkiej produkcji. Tam prosiliśmy się przez dwa tygodnie, przez tydzień, żeby coś zostało poprawione. Ilość sprzedanych kopii. Zaraz zobaczycie statystyki na kolejnym slajdzie. Ogólnie ja jestem bardzo zadowolony z ilości sprzedanych kopii, ponieważ było to 4666 sprzedanych paczek. Także naprawdę to jak na pierwszą paczkę wydaje nam się, że to był bardzo dobry wynik. Głównym bonusem było Sinders. Czytając komentarze na wielu portalach zdecydowanie
akurat tak raz stworzona przez Tomka Grochowiaka, no była najmniej chwalona, mimo że Tomek naprawdę zrobił świetną robotę w Sinders, no to ten tytuł nie był taką wisienką na torcie, która mogła po prostu pociągnąć tą paczkę do lepszej sprzedaży. Tak jak wcześniej mówiłem, jeżeli na przykład byłby to KAK, no to wydaje nam się, że zdecydowanie ilość sprzedanych paczek byłaby większa, bo King Arthur Gold naprawdę jest bardzo fajną produkcją, chwaloną przez wielu, ma również bardzo duże community. Jak rozmawiałem z Tomkiem, usłyszałem, że w Polsce Sinders się sprzedało w mniejszej ilości niż na przykład w Chinach, tak? Albo w Korei, na Azji, także to jest naprawdę zastraszająca informacja, no bo Tomek sam też, wszyscy ogólnie na początku byli troszeczkę do tego sceptyczni, no wiadomo, to jest pierwsza paczka, jest jakieś ryzyko, no ale na szczęście udało nam się dogadać, fajne te gry wyszły również. Z Artifexami mam bardzo dobry kontakt, teraz ich gra również trafiła na Steama, także wszyscy, którzy zakupili paczkę, od razu też nie było podanej informacji, ale otrzymają klucze Steam. Także jeżeli kupiliście paczkę, no to te klucze będą dopisane do waszego mailu, który tam został wysyłany. Dalej przejdziemy również tam do błędów, o których wspomnę, od strony logistycznej, ale również od mojej strony. Następnym slajdem będą statystyki, tak, łączna zebrana kwota, jak sami widzicie, no jest w porządku, tak? Wszyscy się również podzieliliśmy, tam najwięcej oczywiście dostali deweloperzy, jest to 7849 dolarów, no czyli to jest duża przewaga tutaj nad akcją charytatywną i akurat tutaj mi się nie wpisało, jest oczywiście Games Rage, tak? Czyli również na naszą organizację to zostało podzielone, maksymalne wpłaty również były dobre, no bo wydaje mi się, że 111 dolarów wpłaty, no to jest bardzo duża wpłata, jeżeli chodzi o samą wartość tej paczki. Najbardziej mnie bolało to, że ludzie wpłacali po 1 dolara. Średnia wpłata wynosi 2 dolary i 41 centów, także naprawdę to nie jest dużo. Bo w momencie akurat, kiedy dołączyliśmy do tego wszystkiego dwie bonusowe gry, co zostało odebrane z bardzo, ale to bardzo dużą krytyką, ponieważ akurat nie zrobiliśmy jednej podstawowej rzeczy, czyli w momencie, kiedy ludzie zakupili swoją paczkę, nie mieli możliwości dopłacić większej kwoty do tej średniej, która tam była odpowiedzialna za otrzymanie tych dwóch bonusowych tytułów, które weszły również za późno, ponieważ prosiliśmy się tam w stronę organizacyjnej, żeby te gry zostały po prostu dołączone wcześniej. One zostały tam dołączone 3 dni, bądź 4 dni przed zakończeniem paczki. Także wydaje mi się, że to był kolejny błąd, który popełniliśmy tutaj w naszej ścieżce tworzenia paczki. No ale średnia wpłata 2 dolary 40 centów, no wydaje mi się, że jest naprawdę bardzo mała. Też podałem swoją wypowiedź akurat do ArtWebu, gdzie skrytykowałem osoby wpłacające na dolara. Też z biegiem czasu wydaje mi się, że niepotrzebnie to zrobiłem, ponieważ lepszy jest 1 dolar niż mieć 0, tak? 0 dolarów na koncie. Każdy dolar tam powodował, że przede wszystkim to, co było najważniejsze, ta gra została sprzedana, tak? Ktoś mógł przetestować sobie tę produkcję, nawet wpłacając dolara mógł zobaczyć, jak te gry wyglądają. I taka przede wszystkim była nasza idea, żeby te gry zostały jeszcze bardziej docenione przez użytkowników. Wydaje mi się, że ta liczba 4666 użytkowników, którzy zakupili tą paczkę, poleci ją następnym klientom. Też do nas pisało bardzo dużo osób z pytaniem, czy jak na przykład wpłacili poniżej średniej i odblokowali sobie tylko i wyłącznie 4 tytuły, to co mają zrobić, żeby otrzymać 5 tytuł. I właśnie tutaj pojawił się błąd, gdzie no niestety niemożliwe było to, żeby dopłacić do tej średniej, ale bardzo, bardzo byliśmy zadowoleni z tego, że osoby po prostu pisały, a dobra, to i tak kupimy kolejną paczkę, najwyżej te gry, które już mam, oddam swojemu znajomemu, a sam zdecyduję się na grę w Sinders, która akurat była tym głównym dodatkiem. Także 2 razy na przykład jedna osoba kupowała tą paczkę i 2 razy powiększała nam się ilość osób, do których dotarły produkcje i taki był główny cel, żeby te polskie gry niezależne przede wszystkim trafiały do jak największej liczby odbiorców. Wydaje mi się, że w tym akurat aspekcie udało nam się to zrobić. Jeżeli chodzi o aspekt finansowy, no to wiadomo, twórcy też podjęli pewne ryzyko, może nie otrzymali jakiejś gigantycznej kwoty wpłat, no ale wydaje mi się, że również jakieś tam pieniążki na promocję będą dodane. Następnym stadium właśnie są te główne błędy, które popełniliśmy na początku naszej przygody. Problemy z płatnościami. Przez pierwszą godzinę, kiedy wiadomo, została podana informacja o tym, że paczka wystartowała, to jakby się błąd z płatnościami na PayPal. Po prostu nie można było wpłacać pieniążków. Co było dla nas naprawdę tragiczne, ponieważ
przez pierwszą godzinę, jak wiadomo, jest bardzo duże zainteresowanie. Również pierwszy dzień jest najważniejszy. Najważniejszy był dla nas dlatego, bo naprawdę było najwięcej płat tego pierwszego dnia. No i Pech chciał, że w nocy z pierwszego na drugi dzień, kiedy paczka wystartowała, strona padła. Cały Reddit już akurat wiadomo, Reddit przede wszystkim nocą się interesuje, czy ta posty tam wrzucone, ludzie naprawdę byli zadowoleni pierwszego dnia, że fajna paczka, fajne gry. No ale w momencie, kiedy było największe obejrzenie na tę stronę, strona padła. Serwerownia po prostu podała nam informację, że strona została źle zrobiona, jakieś są błędy na serwerze, także tutaj kolejny był błąd organizacyjny, niestety nie wynikający z mojej winy. No a to spowodowało, że ilość tych paczek no niestety się zmniejszyła, tak? Bo w nocy z pierwszego na drugi dzień wydaje mi się, że naprawdę mogliśmy osiągnąć bardzo dobry wynik, a niestety tak się nie udawało. Wydaje nam się, że około 10-20% z tego wszystkiego, co nam się udało uzbierać, no to odpadło nam przez te pierwsze dwa dni, gdzie mogliśmy to pocisnąć o wiele mocniej. No ale cóż, no niestety nie udało się, czasu nie odwrócimy, jedynie co możemy zrobić, no to poprawić te błędy, które występowały. Dodatkowo był błąd ze śledzeniem, ponieważ jak się wpisywało po kropce kwotę, to ona się sama zmniejszała na przykład, bądź w momencie, kiedy ktoś płacał średnią, ona po prostu się nie blokowała, tak? Czyli jak na przykład była średnia na poziomie 2,5 dolara, no to jeżeli osoba, która chciała sobie wpłacić 2,5 dolara, w tym momencie została przebita, no to ta średnia w momencie, kiedy okupował, nie została zablokowana. I to też również był błąd po stronie organizacyjnej, który też powodował, że ludzie mieli bardzo, ale to bardzo dużo do nas pretensji, bo w momencie, kiedy właśnie akurat kupowali paczkę, ta średnia się zmniejszała bądź zwiększała, no i nie otrzymywali tych gier. Na szczęście doszliśmy tak do porozumienia, że nawet jeżeli ktoś zapłacił mniej, tam o 1 centa, to i tak tę grę dostawał. Dodatkowo dużym problemem było dodawanie kluczy do platform. Akurat gra Roberta została wrzucona na TZUE o wiele wcześniej niż akurat dodaliśmy ją do naszej platformy. No i to też był problem, bo mi bardzo zależało na tym, że kiedy akurat ludzie do nas piszą w momencie, kiedy już tą grę chcieli mieć na swojej platformie, no to ja muszę się użerać z osobami, które przez 2-3 tygodnie dopiero wrzucają tą informację. Dodatkowo był problemem naszym własna komunikacja ze społecznością. Wydaje mi się, że jeżeli mielibyśmy odpowiednią osobę, która w bardzo dobrym stopniu umie angielski, jest odpowiedzialna za PR, tak, to zdecydowanie mogliśmy tak czy inaczej zwiększyć zasięg dojścia do potencjalnych użytkowników. Wiadomo, na Facebooku jest fajna funkcja, że można targetować sobie posty, czy to do Polaków, czy to do osób z zagranicy. Jeżeli chodzi o Polaków, zdecydowanie ta komunikacja była lepsza, bo jeżeli na przykład ktoś pisał jakieś komentarze negatywne na nas, tutaj się kłaniam w stronę Łowców Gier, gdzie naprawdę ten hejt był gigantyczny, no dostałem informację, że akurat tam największa liczba jest negatywnych opinii, także postarałem się tam wejść, porozmawiać ze wszystkimi osobami, także na każdy komentarz starałem się odpowiadać i tłumaczyć, dlaczego akurat tak, a nie inaczej się stało. Dodatkowo tutaj mała ilość informacji zagranicznych. Jeżeli chodzi o polskie serwisy, to naprawdę jestem bardzo zadowolony, bo praktycznie każda strona, na której się dało, bo miała podaną tą informację, czy to były gry online, poligamia, antyweb, także tutaj ze strony polskiej naprawdę kłaniam się bardzo nisko, ponieważ została wykonana super robota, no ale niestety mieliśmy ten problem, że nie dostaliśmy się do większych serwisów zagranicznych. Tak, i tu była też mi się wydaje największa bolączka, ponieważ akurat autorzy postarali się o to, żeby te informacje do tych serwisów zagranicznych dotarły i bardzo im też również chciałbym tutaj podziękować. Tomek Grochowiak naprawdę bardzo się starał, żeby wszystko zostało podane w dobry sposób, również pomagał w tłumaczeniu wszystkich prasówek. Również tutaj ukłony nam do Michała Marcinkowskiego, który też starał się tam podawać informacje wszędzie. No ale niestety się nie udało. Mam nadzieję, że kolejna paczka, która zostanie stworzona, za chwilę wam również powiem, co tam się w niej znajdzie, jaka firma tutaj doszła do porozumienia z nami. Mam nadzieję, że z ich strony będzie o wiele lepiej, ponieważ nam pomogą również w team PR-ze. No i dodatkowo, tak jak wcześniej wspomniałem, dostałem informację o tym, że każda gra ma być DRM free.
No a niestety wybraliśmy też takie gry, gdzie nie były one dostępne na wszystkie platformy, czy to Steam, czy to Zura. Dopiero teraz to się wszystko zmienia, ponieważ gra od Artifexów się dostała na Steama, także klucze zostaną dodane tam do platformy, również Kak się dostał, Robert się dostał również z Tyfiu na Dezurę. Tak, na Dezurę, nie na Steama. Na Dezurę. No i te wszystkie klucze są na bieżąco aktualizowane, również podajemy informacje na naszym fanpage, czy to wysyłamy na maile, także śmiało, jeżeli macie jakieś pytania, to możecie je wysyłać na maile związane z paczką. Dobra, lecimy dalej. Oceniając ogólnie, czy Game Stage było sukcesem, czy porażką? No z perspektywy czasu i tego, ile się sprzedało paczek, na pewno można powiedzieć, że to jest sukces. I chcemy go dalej rozwijać, ponieważ to jest naprawdę bardzo fajna idea, tylko musimy poprawić te błędy, które niestety wynikły podczas tworzenia tej paczki. Wiadomo, jeżeli to się robi pierwszy raz, akurat ja robiłem i uczestniczyłem w takiej akcji pierwszy raz, no to nie przewidziałem pewnych rzeczy. I też tutaj mam troszeczkę żal do osób od strony organizacyjnej, ponieważ to już była ich kolejna, piąta czy szósta paczka i myślałem, że takie problemy jak z płatnościami nie wynikną, a tutaj wyniknęły w ciągu godziny. Na szczęście to się udało powtórzyć. No i najgorsze jest to, że również te problemy wynikają w każdej kolejnej paczce, jaka zostaje tam tworzona, ale mam nadzieję, że teraz naprawdę staniemy na wysokości zadania, bo jeżeli w tym momencie będzie porażka, czyli przy drugiej paczce, jeżeli nam się nic nie uda ciekawego zrobić, nadal te błędy będą występowały, no to wydaje mi się, że trzecia paczka już będzie tylko naszym marzeniem, ponieważ community może nas tak zjechać, że po prostu ten projekt upadnie. 4666 sprzedanych paczek, wydaje mi się, że to jest naprawdę duży sukces. Ilość średniej wpłaty, no niestety nie była jakaś porażająca, ale to nie była nasza główna idea, bo naszym głównym zamiarem było to, żeby te gry, które są może mniej znane i trafiają do jakiejś niszy, zostały bardziej rozpoznane. I też nam jest bardzo miło w momencie, kiedy ludzie piszą, że po raz pierwszy poznali takie produkcje w naszej paczce i chwalą je, tak? Bo jeżeli na przykład byłby jakiś hejt, że gry są beznadziejne, no to też byłoby nam nie za fajne, tak? Ale ludzie chwalą te produkcje. Bardzo się cieszymy, że te wpłaty były nawet również jednodolarowe. Także mam nadzieję, że przy drugiej paczce będzie już tylko i wyłącznie lepiej. I nasze plany na przyszłość. Przede wszystkim będziemy chcieli wystartować z grami na urządzenia mobilne. Rynek mobilny jest naprawdę bardzo duży. Wydaje nam się, że możemy zebrać naprawdę bardzo fajną paczkę. Dodatkowo chcemy też w każdym kolejnym zestawie dodawać większą ilość dodatków. Akurat tutaj mieliśmy soundtrack, jakieś fan arty, dodatkowo booklet od Michała dostaliśmy do Kaga. No ale wydaje nam się, że zdecydowanie ta ilość dodatków kolekcjonerskich może być o wiele większa. Możemy postawić właśnie na to, żeby do każdej gry były jakieś fajne dodatki, bo akurat tutaj w przypadku pierwszej paczki, no nie do każdej gry dodaliśmy jakieś fajne dodatki kolekcjonerskie, ale wydaje mi się, że już w następnych paczkach będzie to lepsze. I to, co przede wszystkim było głównym zarzutem do nas, czyli strona w wersji polskiej. Nasza paczka, jak wiadomo, jest stworzona przez Polaków, były polskie gry. Celowaliśmy przede wszystkim jednak na rynek zagraniczny, dlatego postanowiliśmy, żeby strona była tylko i wyłącznie w wersji angielskiej. No ale wiadomo, tam wielu informacji może nie było, ale dostaliśmy bardzo dużo informacji, że strona w wersji polskiej jest naprawdę bardzo potrzebna i bardzo by ułatwiła wpłaty, tak? Płaty bądź informowanie użytkowników o tym, co się dzieje, tak? Również myśleliśmy nad tym, żeby były dwa fanpage'a i ten pomysł upadł, ponieważ jeżeli byśmy prowadzili dwa fanpage'y, to wszystko by nam się rozdzieliło na dwie części. Dodatkowo naszym takim głównym założeniem na przyszłość to będą paczki tylko i wyłącznie związane z naszym krajem, czyli to, co wspomniałem na początku. Nie chcemy jakichś tytułów zagranicznych, które są całkowicie niezwiązane z naszym krajem. No i zaraz się dowiecie o tym, co będzie w następnej paczce i dlaczego akurat to wybraliśmy. No i dodatkowo mamy zamiar jeszcze wprowadzić taki sklep, jak to jest w przypadku na przykład Humble Bundle, czyli własne możliwości płatności bądź własne możliwości kupowania gier. Wiadomo, jak się wzorować, to na najlepszych. My nie chcemy tutaj wzorować tego wszystkiego, no ale chcemy zrobić coś podobnego. Dodatkowo chcemy zrobić tak, żeby każdy użytkownik nie otrzymywał maila na skrzynkę pocztową, tylko żeby miał swoje własne konto i żeby te gry były przypisane do tego konta, żeby mógł w szybki sposób zalogować się na stronę i wszystkie klucze, które otrzymał, natychmiastowy sposób sobie dodać do Steama, bądź przejrzeć, bądź ściągnąć DRM3. No i dodatkowo multiplatformowe paczki. Będziemy chcieli tworzyć tak, że w jednej paczce na przykład będzie trzy gry na mobilki,
dwie gry na przykład na komputery, jakaś gra na konsolę. Czyli takie fajne połączenie wszystkich tych multiplatformowych urządzeń. No wydaje mi się, że to jest taka nowość, bo nie spotkałem się z tym, żeby akurat autorzy paczek tworzyli takie połączenia, takie miksy. No i to, co jest najważniejsze, czyli cykliczne wydawanie tych paczek. Akurat teraz jest to bardzo trudne, ponieważ ja wiem, że autorzy Book Rage'a i Comics Rage'a mają bardzo dużo pracy na głowie, no i nie są w stanie co miesiąc tworzyć nowej strony Game Rage, dlatego będę chciał od nowego roku również stworzyć coś samodzielnie, żeby te paczki zostały wydawane co miesiąc bądź co dwa miesiące. No naprawdę rynek gier niezależnych w Polsce jest bardzo duży i śmiało można to wykorzystać. Oczywiście nie tylko gry niezależne będą w naszych paczkach, no ale tak jak wspomniałem, te gry będą związane tylko i wyłącznie z naszym krajem. No i dobra, pierwsza informacja na temat drugiej paczki Games Page. No jakie gry znajdą się w drugiej paczce? No niestety teraz wam nie mogę powiedzieć, jakie dokładnie gry się pojawią, ale mogę potwierdzić tą informację i mam nadzieję, że ona już w przeciągu dwóch tygodni zostanie również potwierdzona przez tą firmę, z którą nawiązaliśmy wstępną współpracę. Będzie to firma Topware, także gry to pojawią się w drugiej paczce. Kiedy? Mamy nadzieję, że do końca tego roku, w przeciągu miesiąca bądź półtora miesiąca, no już wystartujemy z tą paczką. Wcześniej popełniliśmy błąd z tym, że podaliśmy obrazki z gier na stronę i ludzie po prostu wiedzieli, jakie produkcje znajdą się w pierwszej paczce. Teraz chcemy do końca przetrzymać to, żebyście nie wiedzieli, jakie gry się znajdą, ale no, jeżeli chodzi o studio Topware, no, to możecie się spodziewać naprawdę bardzo fajnych produkcji. No i dlaczego ogólnie to robimy? No ja mam takie marzenie, żeby ten rynek tych wszystkich gier niezależnych oraz również polskich gier się jeszcze bardziej rozwinął. A wydaje mi się, że idea Games Rage jest taka, żeby w Polsce był jeszcze większy dostęp oraz większa liczba informacji na temat polskich gier, bo też wczoraj akurat mam stoisko tutaj na TGA, podchodziły do nas różne osoby i na przykład nie wiedziały, co to jest gra niezależna, w ogóle jakie są polskie gry niezależne, gdzie obok było stanowisko Dumy Szlacheckiej, które jest grą niezależną i wystarczyło przeczytać baner nad Dumą Szlachecką i by każdy już wiedział, że akurat tu jest strefa polskich twórców niezależnych. Chcemy przede wszystkim informować osoby o tym, że w Polsce produkuje się fajne gry i te fajne gry można kupić naprawdę za bardzo dobrą cenę. I czy będzie lepiej? No mam nadzieję, że będzie lepiej w tym momencie. Wiemy, jakie błędy popełniliśmy, ja wiem, co mogą zrobić lepiej i w momencie, kiedy strona będzie już w 100% zrobiona, to na pewno wtedy zostanie oddana do użytku. Na pewno to nie będzie wcześniej, ponieważ nie chcę, żeby znowu była taka duża krytyka związana od strony organizacyjnej. I wydaje mi się, że wiem, co zrobić, żeby było jeszcze lepiej. Mam nadzieję, że już druga paczka zdecydowanie poprawi nasz wizerunek, ponieważ tam po dodaniu tych dwóch gier powyżej średniej nasz wizerunek troszeczkę ucierpiał. Ale mam nadzieję, że udowodnimy wszystkim, że Polak potrafi, tak? Że Polak potrafi zrobić dobrą paczkę oraz potrafi zrobić coś kreatywnego i innowacyjnego na rynku polskim. Dobra, i z mojej strony to już wszystko. Może macie do mnie jakieś pytania na temat paczki ogólnie? Pierwszej paczki, drugiej paczki? Ktoś ma? O. Czy nie wydaje ci się, że... zastanawiając się, czy wydawanie miesiąc paczki gier na polski gracz, na polski rynek, to nie jest, czy to się nie nasyci na szybko? No patrząc teraz po paczkach Humble Bundle, no to wydaje mi się, że się nie nasyci, wiadomo, to są dwa różne rynki, także też nie można ich porównywać. Zaryzykujemy, jeżeli to się uda, no to będzie to cyklicznie, jeżeli się to nie uda, nie przyjmie, no to postanowimy zrobić jakąś inną formułę, która mam nadzieję, że się uda. Czy nie, bo pomogła by się mogła. No tak, wiadomo, to będzie co miesiąc, każda paczka będzie trwała dwa tygodnie, tak? Czyli praktycznie od dwa tygodnie od zakończenia jednej paczki będzie się pojawiała druga. Mam nadzieję, że to się nie przesyci, no bo rynek gier niezależnych jest naprawdę bardzo duży i tych gier możemy wybierać od groma. Czy to się uda, zobaczymy. Mam nadzieję, że się uda. Jeżeli nie, to zrobimy coś lepszego. To jeszcze drugie pytanie. Czy ty chcesz wprowadzić cenę minimalną, tak jak są takie bundle Indie Royale na przykład, że ta średnia jest ceną minimalną i wszyscy muszą zapłacić więcej niż albo przynajmniej tyle samo, co
co średnia. Nie wiem, o co ci chodzi. No to też jest bardzo dobry pomysł i też dostaliśmy dużo informacji o tym, że moglibyśmy tego użyć, bo ja tam skrytykowałem to, że płacili jednego dolara. No to w odpowiedzi dostałem, no to było ustalić, że będzie wpłata od 3 dolarów, to byśmy dostawali minimalnie 3 dolary. Zaryzykowaliśmy, myśleliśmy na początku, żeby zrobić to w złotówkach, żeby na przykład była od jednej złotówki wpłata, ale no to byłby szalony pomysł, bo tylko i wyłącznie Polacy by mogli wpłacać w normalny sposób, a pewnie zagranica by tam miała duże problemy z tym, dlatego zdecydowaliśmy się na dolary. No to też jest jakiś pomysł. Oczywiście będziemy również na temat tego pomysłu dyskutowali. Zaryzykujemy jeszcze w tej paczce od jednego dolara. Jeżeli znowu będą jakieś problemy z tym jednym dolarem, no to w kolejnych paczkach już mi się wydaje, że możemy właśnie skorzystać z tego, co powiedziałeś. Dobra, dzięki. Wszyscy? Dobra. Dziękuję Wam bardzo za to, że przybyliście. Z mojej strony to wszystko. Jeżeli macie jeszcze do mnie jakieś pytania po wykładzie, no to śmiało możecie je zadawać, a tutaj będę na terenie ZTG oraz Targów. Dzięki.